Dzień dobry. To jest właśnie to. To jest cały kompletny, wyprawowy, szybkościowy bolid Meridos. A dalej opowiem, jak pojadę dalej. Come with me. Chłodny wicher krew przenika, niebo zrzuca chmurny płaszcz. Słychać głos przez mgłę do skały, pną się tam, gdzie bije blask. Mój to czas, mój to świat, goni słońce, chwytam wiatr. Mój to świat, goni słońce, chwytam wiatr. Gdzieś tam w górach wyniosłych, czy w mroku wiekowych drzew i w głębinie wód jeziora, słychać wciąż dawny śpiew. Poznać chcę te opowieści, by sen mój własny śnić. Ty mi daj swoją siłę, burzo, a ty, orle, ze mną krzycz. Mój to czas, mój to świat, gonię słońce, chwytam wiatr. Mój to świat, gonię słońce, chwytam wiatr. Chwytam wiatr. Mój to czas, mój to świat. Chwytam wiatr. Chwytam wiatr. O, jest gites majonez. No ale co dalej oprócz tego cieszenia się do kamery? Ano, za chwilę się gdzieś zatrzymam i postaram objaśnić wszystko. Co dalej? A jak? I no tak. No. Hej, zajebiste miejsce. Szczecin 27, standardowa procedura, standardowe kółko, powiększone o niemiecką stronę. No i on jest już wyposażony. Już jest w nim wszystko, czyli jest torba taka, ona nie wiem ile ona ma pojemności, ale jest. Tutaj torba właśnie na jakiś telefonik, kamerkę i takie te pierdółki, wąska bardzo, fajnie się jedzie, bo kolanami się nie ociera, a nawet jak się lekko ociera, to tutaj jest taki materiał, taki fajny, śliski, zgaszam, śliski taki materiał, że lekko się omsknie noga i nie robi się żadnych ran. No nie rani się z wewnętrznej strony uda. No i lemontka. Nie wiem, tak jest nazwana. Aero Bars Aptonia, czyli ta jedna z niewielu, która jeszcze w miarę normalnie kosztuje. Czyli tak jak się tam na Allegro nie szuka, tylko po tych sklepach takich tych, co tutaj Decathlonowska, jeszcze znalazłem i nie była bardzo droga, bo w niektórych sklepach to jest tak drogo, że to jest masakra. Dwa koszyczki. Przy tej torbie wykorzystany będzie jeden. Ja jej nie będę załadowywał, to zresztą to nie jest rower, żeby go objuczyć, tylko rower, w którym podstawowe rzeczy sobie zabiorę. Czyli tutaj, wiadomo, kamerka i takie tam mniejsze, bardzo malutkie rzeczy. Tu podsiodłówka, do której wchodzi dwie dętki i taki super klucz. Nawet nie wiem, czy ja go, dobra, wyciągnę. Jedna dętka, druga dętka i tu jest jeszcze taki klucz. O, jeszcze mi się odpiął. Źle go zapiąłem. On jest taki, że tu jest wszystko w tym kluczu. Teraz to on mi się rozpołowił. Tu jest na przykład na szprychy. Takie coś malutkie tu na szprychy. Dokręcanie szprych. To jest łyżka. Całość.
Tu jeszcze więcej jest tego, tylko że ja to jedną ręką pokazuję. I tutaj jest, to jest Kelisa Original Component. Wszystkie imbusy, jakiekolwiek potrzebne, w tym łyżka, one się tu otwierają. No klucz jest rewelacja. No trochę drogi, ale nie wiem, nie chcę rzucać tu kwotami, bo to chyba nie o to chodzi. To jest łyżka, czyli w tym łyżki są, spinacz i rozpinacz łańcucha, tutaj spinacz i rozpinacz łańcucha. No wszystko tutaj jest, tak? Wszystko, co mogłoby być w kluczu. Ściągają łyżki, obydwie te łyżeczki są do ściągania. Ła, coś mi gryzie. I zakładania opony. I wszystkie, jakie tylko mogą być, nawet większy imbus, który ściągam i zakładam na mniejszy, żeby korbę sobie sprawdzić, czy jest dokręcona. Wszystko. No, tym kluczem składałem wszystko. I lemontkę, i dokręcałem sobie. Także, no, rewelacja klucz. Muszę go teraz złożyć, proszę Państwa, bo zaraz wszystko poleci. Już czuję, że mnie coś gryzie i leci. To jest to właśnie. Ała! Rower będzie się, mam nadzieję, sprawował tak jak należy, tylko trzeba jeździć nim tak jak należy. To nie jest rower, żeby jeździć po jakichś enduro trasach, tylko to jest rower do płynnej jazdy. To jest rower do płynnej jazdy, tak. Nawet jak są góry, to nie jest rower, żeby nim mocno szarpać. Jak się wjeżdża pod górę, to jeżeli masz kopyto i umiesz podjeżdżać, to nie bujasz nim na boki, aż od prawego do lewego, tylko równiuśko rytmem albo pomału przepychasz, ale wjeżdżasz, tak? No, ale to jest technologia i technika jazdy. No, a co tutaj wielkiego się dzieje? No, dzieje się tyle, że jest ten bodziec, jest ta motywacja i myślę, że teraz pójdzie, chociaż mówi się, że sezon się kończy. Nie! Cały październik, no i teraz jeszcze kawałek sierpnia, także jak tylko pozwoli, to wpadnie trochę wolnego, to się gdzieś pomknie. A tymczasem to, no co, jeszcze raz, lemontka, tak się sprawuje, znaczy sprawuje, tak wygląda, bardzo fajnie, elegancko. Jak ja na niej teraz leżałem, a wykorzystuję jak najwięcej teraz momentów, żeby się nauczyć na niej leżeć i złapać ten rytm jazdy, żeby umieć też ułożyć się podczas... To nie jest takie proste. Jak się dobrze położymy na lemontce, dobrze ustawimy i dobrze usiądziemy i będziemy mieli bardzo dobrą odległość między tym siodełkiem... No zaraz, kurde, mnie coś... Teraz najwięcej samochodów będzie jeździło, bo ja zacząłem gadać. Jak tutaj... Jeżeli dobrze siodełko ustawimy sobie, dobrze ustawimy tutaj, to czujemy się, jakbyśmy na kanapie na łóżku swoim siedzieli. Jest rewelacja. No można siedzieć i sobie kręcić. I jechać 50, 60, 40 km. Oczywiście trzeba czasami się rozprostować, tak? Podczas jazdy. Ale można jechać, 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 jechać i jechać. I jeszcze raz jechać. Aż gdzieś dojechać. No. Tylko wszystko to trzeba samemu wyczuć, to trzeba się ułożyć. To później to wszystko tkwi w szczegółach. To trzeba samemu wyczuć. To, że wszyscy będą wam opowiadali i podpowiadali optymalną pozycję na rowerze, to tak, zgadza się, ale później jeszcze są takie maluśkie szczegóły, które sami musicie wyczuć i to samo w trakcie jazdy wychodzi. Czasami przypadkiem, a najbardziej wychodzą takie szczegóły i dokopanie się do tego wszystkiego wtedy, kiedy jesteście daleko na trasie już i jesteście bardzo zmęczeni, samoistnie szukacie tej najlepszej pozycji i szukacie tego najłatwiejszej tej jazdy i ułożenia się samoistnie i się w ten sposób uczymy. No. Dobra, to co? Mknę dalej, bo tu samochody jeżdżą, koła no tu takie, no mam nadzieję, że wszystko będzie się sprawowało dobrze. Zwijane opony założyłem, pierwszy raz na czymś takim jeżdżę, więc nie wiem, uważam, sprawdzam. Co z tego wyniknie, to zobaczymy. Myślę, że do tyłu to i tak lepiej będzie, jak założę drutówkę jakąś. I tą taką z bardzo, no jakąś taką jedną z lepszych,
bo to jak na daleką trasę, to ten tył jednak jest najbardziej obciążony. Ja do najlżejszych też nie należę, chociaż już nie ma takiej wagi jak kiedyś było, ale jednak. Zatem, ale jest dobrze, nie będę więcej szukał jakichś negatywów, tylko same pozytywy i mykniemy. No, zapraszam was do Szczecina, czy do Zakopanego, nie wiem, wszędzie. No. Ciao! Tak odjechałem kawałeczek jeszcze, tak sobie coś pomyślałem, że niektórzy, i ja też swego czasu byłem przekonany, że oczywiście tamten rower to całkiem inna bajka, ten rower to jest całkiem inna bajka. I teraz, ja stwierdziłem, że jak będę wyjeżdżał nawet gdzieś dalej, nawet takie, załóżmy, jak się uda pojechać, a myślę, że się uda, bo jednak jest to coś fantastycznego, takie wyjazdy 24 godzinne albo troszeczkę więcej. Oczywiście powyżej 24 godzin to już trzeba jednak poszukać noclegu, bo później to się już nie robi fajne, a wręcz niebezpieczne, bo nasza koordynacja i postrzeganie świata zewnętrznego robi się, no to grozi kalectwu albo nawet i życiu, ale do tych 24 godzin to jest fajna zabawa, żeby sobie pojechać. Nawet bez spania, no bo to dajemy radę, jak się wytrenuje, to fajnie się jeździ. I takich do 24 godzin ja nie jestem, ja nie będę sobie wieszał tu do tyłu, obciążał jakieś 15-12 litrowe torby, bo to mija się z celem. Właśnie lepiej, jeżeli sobie załadujemy to w ramę cokolwiek mamy wziąć. To też nie jest duża rama, ale tutaj duża rama, to też nie jest duża torba, ale w tą torbę już cokolwiek załaduję, nawet jeżeli będę miał jakąś tą przeciwdeszczówkę i taką bardzo cieniutki materiał, wiadomo, bo przeciwdeszczowa to nie ma być z kożuchem, tylko cieniuśka ma być, więc ją zwinę i włożę ją tutaj i będzie idealnie schowana. Nie obciążam tylnego koła. Dość, że i tak koło tylne dostaje mocno, bo to jest napęd i jednak siedzimy na tym tylnym kole. A środek ramy to wtedy tam, to nie jest bagażowy rower, bagażówka jakaś, to jest rower szosowy, do którego mamy się spakować, jeżeli chcemy już sobie jechać na takie dalsze, to minimalistycznie, nie mamy zabierać ze sobą, kurczę, pół chałupy, bo wtedy to trekkingi albo rowery wyprawowe, a to jest właśnie taki szybkie, takie można powiedzieć szybkie zwiedzanie, ale no, szybkie, powolne, ale na ultra lekko. O, tak. Dlatego lemontka, dlatego w środek ramy torba, dlatego minimalnie z tyłu i praktycznie nic, ewentualnie jeżeli już miał, ale nie, tu przód już nic, koniec, tu wystarczy. Tu raz, dwa i z tej strony, ojejku, i z tej strony trzy. Także cokolwiek wejdzie tam. O. Tu malutka, żeby tylko były dwie dętki i klucz. I tu telefon. Jakieś tam małe rzeczy. Jakiś żel. No i że trzeba na takie właśnie ultra wyjazdy. Takie na przykład do 24 godzin. To trzeba właśnie ze sobą wziąć parę groszy, bo po naszej stronie jak się jedzie, to jest multum tych sklepów po różnych miejscowościach, gdzie można się zatrzymać i sobie nabyć jakiegoś batona, wypić jakąś kawę i tak dalej, i tak dalej. Tak. No tak to właśnie wygląda i do tego będę sobie zmierzał. A tak to wypady takie 5-6 godzinne. Jak czas pozwoli i życie, tak? No i myślę, że wrócę do tego nagrywania takiego, co się dzieje, gdzie pojechałem, jak się sprawuje rower, co najszybciej uległo nie zniszczeniu, tylko co się tam już wyciągnęło, wyciągnięcie łańcuch może. No najszybciej to podejrzewam, że nie wiem, kaseta, łańcuch, tak? Mam nadzieję, że inne rzeczy będą się trzymały. No będę, trzeba jakoś tak ostrożnie jechać, żeby jechać, cieszyć się i nie zarżnąć tego, jak to ja mówię, w 5 minut. No polecam takie coś, bo jednak tamten rower naprawdę to jest, dużo mnie nauczył.
Dużo przeżyłem na tamtym rowerze i teraz patrząc z perspektywy na tamtym rowerze, co robiłem, no to na tym powinno być lżej. No lżej jest, ale wcale nie musi być na początku łatwiej. Tu są inne przełożenia. Tu jest... ten rower może szybciej wykończyć niż na tamtym, jak jechałem. No, tylko ja z racji tego, że już dużo jeździłem i kiedyś tam liznąłem trochę ścigania się trochę, to sobie przypominam, bo to jednak zostaje i pamięta się. Już zaczynam łapać, jak jechać, jak się dostosować do ukształtowania terenu, do wiatru i tak dalej. No, ale to w trakcie będzie wychodziło. Dobra, słuchajcie. Ladies and gentlemen, trzymajcie się i życzę Wam wspaniałych wyjazdów rowerowych. Tak, bo to jest coś pięknego. Można się zachłysnąć tym. Dobra, tymczasem życzę powodzenia i mam nadzieję, że będziemy spotykali się częściej na tych moich YouTube'owych filmach na YouTube. No, filmach na YouTube. YouTube, tak. Ciśniemy. Ciao!